Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Męsko Taryf-Kupiak reprezentuje sąsiedni region, mam nadzieję zaprzyjaźniony, warmińsko-mazurski. No i chciałbym Państwu opowiedzieć o porostach, ale już widzę, że troszkę będzie to inny charakter tej opowieści, ponieważ będzie stricte taka popularna naukowa, tak? Tutaj elementy, powiedzmy, mojego doświadczenia zawodowego będą sporadycznie tylko się pojawiały. Proszę Państwa, więc porosty. Porosty w języku polskim, ale też w językach sąsiednich tutaj naszych krajów brzmią, proszę Państwa, dosyć podobnie, oznaczają coś, no, co porasta, tak? Oznacza zliszanie, jakieś narośla. To może brzmi troszkę może nieładnie, ale bardzo dobrze oddaje naturę tych organizmów, ponieważ porosty rzeczywiście są bardzo ściśle związane ze swoim substratem, ale traktują go dosyć ogólnie, tak? Czyli no, dosłownie porastają te podłoże. Porosty można spotkać praktycznie wszędzie, natomiast i zwykle nie zdajemy sobie sprawy z jej obecności. Bo wystarczy, że nie wiem, przemierzamy nawet w centrum miasta chodnikiem, tak? Idziemy, nie wiem, do pracy, do domu, na zakupy. Jeżeli to jest płytka chodnikowa, która ma 2-3 lata, to już na pewno jakieś gatunki porostów można tam zobaczyć. Kompletnie nie mam świadomości tego, że po tych porostach stąpamy. Łatwiej zauważyć je jako różnego rodzaju liszaje na korze drzew, na starych murach. Tak króciutko tylko, proszę Państwa, czyli na czym te porosty mogą rosnąć, tak? Oczywiście najbardziej takim typowym chyba wiązanym z porostami podłożem, substratem jest kora drzew. Czasami porosty występują w tak dużym natężeniu, że nadają taką no, fizjonomię, tak? Zabarwienie, fizjonomię poszczególnym zbiorowiskom, chociaż nie mamy świadomości, tak? Że to wynika właśnie z obecności tych porostów. Tutaj na przykład nas podłożniński praktycznie mamy dużo liszajców, troszkę przeszkodowych porostów. Ten blat jest właśnie taki sino-niebieski, tak to w literaturze by określono, ten kolor szary, bym powiedział, tak? Gdyby tych porostów nie było, teraz wyglądałby troszkę inaczej. Ale równie dobrze w obecnych czasach porosty czują się niektóre tylko gatunki w centrach dużych miast. Coś takiego, o czym czytaliśmy, możemy czytać w starszych podręcznikach, książkach, jak pustynia porostowa już nie istnieje. No pewnie to Warszawy dotyczy. Porosty bardzo dobrze czują się w centrach dużych miast, ale jest to nieliczna grupa gatunków, którą można policzyć na palcach jednej, dwóch rąk. Natomiast występują masowo, nadają też określoną specyfikę tym drzewom. No i tutaj mamy przede wszystkim nitrofilne porosty, takie jak Sontoria peregrina czy różnego rodzaju fystie. Porosty jest bardzo, bardzo chętnie korzystają z okazji, tutaj w naszych warunkach klimatycznych, z odsłoniętego mineralnego podłoża, które zasiedlają jako organizmy pionierskie. Oczywiście odgrywają tutaj swoją rolę, wiążą ziarnka piaski czy krótki piasku, w dalszej kolejności pojawiają się gatunki wszaków, inicjują procesy grobotwórcze, no i później oczywiście wkracza roślina naczyniowa i to bytowanie porostów zwykle jest ograniczone. I kończy się zwykle w ten sposób, że takie inicjalne miejsce prędzej czy później zarasta, chociaż no, o tym jeszcze powiem później, tak? Natomiast równie dobrze porosty, czy równie obficie, czy nawet bardziej spektakularnie występują w pewnych typach zbiorowisk leśnych, ale bardzo nielicznych i najlepszym przykładem jest bór chrobotkowy, może nie do końca, ale powiedzmy jest jakiś bór sosnowy nadmorski, gdzie występują w sprzyjających warunkach optymalnych tak obficie, tak różnorodnie, że dzięki ich obecności, tak, no, zawdzięczamy ich obecności nazwę tego zbiorowiska. Oczywiście porosty również chętnie korzystają z takich substratów, które są wolne, czyli nie podlegają sukcesji ze strony innych organizmów. No chyba, że są takie mikroorganizmy, ale to ta sukcesja nie zagraża, a mianowicie są to podłoża skalne. W naturalnych warunkach oczywiście to są skały w górach, a zwłaszcza poza strefą lasu i kosodrzewiny. Natomiast na niżu to będą troszkę mniej liczne głazy narzutowe. Natomiast pewnym substytutem podłoża skalnego jest beton, tak, jego pochodne. Powiedzmy, no, skała trapezniczna, cegła, tynk i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś te porosty związane generalnie z podłożem bogatym węgla wapnia, czyli kalcyfilne, występowały w Polsce nieliczne, bo to były tylko, powiedzmy, jakieś wieżyna krasnoczystowska, pewne pasma tatr. W tej chwili praktycznie nie ma chyba, i to dotyczy również, podejrzewam, nie wiem, strzelam, ryzykuję,
Biebrzańskiego Parku czy Białeckiego Parku Narodowego, nie ma kilometra kwadratowego w naszym kraju, gdzie betonu, choć minimalnej ilości by nie było. I te porosty można tam znaleźć. Dzięki człowiekowi odniosły sukces niewątpliwy, ale tutaj trzeba to tak skomentować, że na każdym słupie betonowym będą te same gatunki, niezależnie, która to będzie część kraju, czy nawet Europy, to ta różnica będzie minimalna. No i jeszcze z tych głównych powodów pozostało nam martwe drewno. Oczywiście martwe drewno w lesie w różnej postaci. Oczywiście martwe drewno podlega sukcesji i porosty, na którą te porosty są bardzo wrażliwe, a więc im więcej tego drewna w grubszej postaci i większa różnorodność tego drewna, tym teoretycznie tych porostów będzie więcej. Sukcesja porostów na tak zwanej leżaninie oczywiście trwa to może zaledwie kilka lat. No a oczywiście martwe drewno to również konstrukcja antropogeniczna. Tutaj jest kanstwo w Olsztynku pod Olsztynem. Trudno powiedzieć, że to są gatunki jakieś specyficzne, tak? czy wyjątkowe. W lesie generalnie parę takich gatunków można wskazać. Tutaj nie. Ale w wielu wypadkach, tam gdzie nie ma drzew, gdzie brakuje siedlisk dla epifitów, to te podłoża skalne są takim substytutem, pewną bazą populacji gatunków, która w sprzyjających warunkach może zasiedlić dostępne później podłoża. Proszę Państwa, kiedy się czyta o porostach w starszych podręcznikach, z których ja się uczyłem, troszeczkę biologii, tak, przeczytamy tych henologii, można znaleźć taki tekst, mniej więcej tutaj wymyślam troszeczkę tak, że są to organizmy syntetyczne, złożone z gromu i z grzyba. To tak mniej więcej brzmi tekst chyba w podręczniku profesora Byska i henologii. Jest to bardzo nieaktualne. Po pierwsze, czy organizmy mogą być syntetyczne? Każdy z nas zawiera trochę mikroplastiku i w tym sensie jesteśmy trochę syntetyczni, ale póki co organizmów całkowicie syntetycznych nie ma. A więc to trudno powiedzieć, tak, że mamy do czynienia z czymś syntetycznym. Po drugie, z tej definicji tak, brzmi, że porost jest to organizm. Tak? Nie może to być organizm, który składa się z dwóch niezależnych, biologicznie wyróżnialnych gatunków. I złożony jest z grzyba i z gronu. To też jest duża nieprawda, bo w tej chwili wiemy, że porosty, czy plecha porostów jednego osobnika może się składać z setek albo tysięcy różnych gatunków. To jest zasadnicza różnica. Ale tradycyjna taka definicja porostu to jest symbioza gronu i grzyba i gronu i razem powstaje nowa jakość, o której mówimy, że jest to właśnie porost. Przypomnę, jeżeli coś składa się z dwóch elementów, to można sobie wyobrazić, że teoretycznie można to coś, tą nową jakość złożoną, tak, rozłożyć na czynniki pierwsze. Czy z porostami można tak zrobić? Owszem, w wielu laboratoriach w tej chwili prowadzi się w kulturach in vitro hodowlę składnika grzybowego, plechy porostowej, którego nazywamy kobiotem, i jego składniki gronowe, autotroficzne, które określamy jako fotobionty. I tutaj mamy przykład bardzo wszechobecnego porostu, tak, złotorościenny Xanthoria pertina, żółta listkowata plecha. Praktycznie wszędzie, nie rośnie tylko na murach, również na korze drzew, ale praktycznie można go spotkać na każdym kroku. Łatwo jest ten gatunek zidentyfikować, tak, nadajemy mu nazwę Xanthoria pertina. Porost ten możemy go złożyć na czynniki pierwsze, tak, fotobiontem będzie tutaj kokalna i dokomórkowa zielonica tryboksja. Mykobiont, widoczny tam powyżej, w czystej kulturze wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście jak to grzybnio, tak? Bezładna masa szczępek o takiej jasno czy lekko brązowej kolorystyce możliwa do utrzymywania przy życiu tylko na wzbogaconych substratach. Tryboksja oczywiście nie jest organizmem autotroficznym, ale akurat ten gatunek wykazuje pewne cechy heterotrofizmu, ale tu już nie będę tego rozwijał. Także jeżeli rozłożymy ten porost wyjściowy na te dwa składniki, dokonamy go syntezy, teoretycznie powinniśmy uzyskać tą całą jakość, z którą mieliśmy do czynienia. Nie jest to takie proste, ale teoretycznie jest to oczywiście możliwe, praktycznie również. Natomiast chciałem Państwu na tym przykładzie zwrócić uwagę, że mamy tutaj dwa razy nazwę Xanthoria pertina. Ta żółta plecha Xanthoria pertina, tak? Ta bryła masy tej plektochymy również Xanthoria pertina. A więc mamy do czynienia z jednym gatunkiem, który występuje w postaci aposymbiotycznej, niezlichenizowanej i wygląda zupełnie inaczej. I gatunek właśnie, który jest niejako symbiotycznym fenotypem tego właśnie mykobionta, który tam jest w środku pokazany. A więc porosty tak możemy w tej chwili definiować, jako symbiotyczny fenotyp określonego gatunku grzyba. Ten symbiotyczny fenotyp wyraża się poprzez ścisły kontakt
z komórkami odpowiedniego fotobionta. Natomiast tu właśnie zwrócę uwagę na tą nazwę, tak? To, że ta nazwa pierwsza ta oznacza całą symbiozę, ta sama nazwa może również użyta być w węższym znaczeniu i dotyczyć tylko stricte mykobionta. Także takie są pewne niuanse, jeżeli chodzi o rozumienie porostów. Proszę Państwa, porostów na świecie ma około 20 tysięcy gatunków, w Polsce 1600, w północno-wschodniej Polsce około 600, w Biebrzańskim Parku ponad 300. A więc to połowa, która tutaj w regionie występuje, to jest taka liczba ani dużo, ani mało. Jest niestety tutaj różnorodność siedliskowa, po prostu nie jest zbyt duża, tak? Tu przeważają siedliska, zbiorowiska wodne, wodno-błotne, które dla porostów nie są zbyt optymalne. Z czego składa się tak naprawdę, z jakich mykobiontów fotobiontów składa się plecha porostowa? Grzybami są przede wszystkim grzyby workowe, askomykota. I to jest tutaj, że mamy mniej więcej 99% przypadków, tak, ale mamy też porosty podstawkowe. Natomiast jeżeli chodzi o fotobionty i takich grzybów, takich mykobiontów mamy te 20 tysięcy gatunków. Natomiast jeśli chodzi o fotobionty, to znamy ich znacznie mniej. Około 140 gatunków, jest ich więcej, ale opisano około 140 gatunków z 40 rodzajów. Widzicie Państwo, że nie zgadza się na liczbę. Nie? Tymi fotobiontami są różne grupy, no glonów, używając takie ogólne znaczenie to słowo. To są przede wszystkim zielenice, to jest około 90%, tak, tych fotobiontów. 10% stanowią cyanobakterie. Niektóre są nam znane, nie wiem, chlorella, chlorokokum, natomiast najbardziej popularną zielnicą, najbardziej popularnym generalnie fotobiontem jest Streboxia, która występuje w co drugim porosie teoretycznie. Proszę Państwa, dlaczego taka nieścisłość, tak? 20 tysięcy gatunków mykobiontów i porostów, a tylko 140 fotobiontów. A to między innymi z tego powodu, że ten sam gatunek porostu w różnych regionach geograficznych może zawierać różne komórki fotobiontyczne. Akurat to może nie w tym kontekście, ale niech już będę to kontynuował, tak? Ten sam gatunek może zawierać różne fotobionty, co nie zmienia faktu, że to jest ten sam gatunek i wygląda tak samo. Na przykład występująca chyba na Biebrzy również też, tak? Na Dolinie. Chromoteka chlorella, w Polsce oczywiście występująca, w Europie gatunek, w Przemyślicach Artuska, drobny taki porost o skorupiastej, pruszkowatej plechy, proszę, z takimi charakterystycznymi szpilkowatymi owocnikami. W Europie ma fotobiontem jego jest Tichococcus, w Ameryce Środkowej Tryboxia. I to nie robi żadnej różnicy. To jest ten sam gatunek, możemy go w ten sam sposób oznaczyć tradycyjnym podejściem takim na podstawie jego morfologii. Z kolei inny przypadek, tak? Palmeria saxatilis, listkowaty porost, dosyć częsty na skałach, występujący również na korze drzew liściastych, w grądach. Na jednym stanowisku może jego plechy mogą zawierać różne gatunki z Deuteroboxia. Jeden rodzaj, ale przynajmniej trzy różne gatunki. To też nie zmienia w niczym wyglądu tego porostu i podejścia do tego porostu. Co jeszcze bardziej dziwne, porosty mogą, to nie jest zbyt częste, tak? To nie chciałbym w tym kierunku iść, porosty mogą zmieniać swoje fotobionty. Są gatunki bardziej takie dynamiczne, które mają taką możliwość i przykładem jest słojecznica mchowa, która występuje w Dolinie Biebrzańskiej na Wydmach. Ona jest widoczna bardziej może po lewej stronie skorupiasta, plecha z takimi miseczkowatymi owocnikami, też jako gatunek pionierski na mineralnym piasku się pojawia. Jest to pasożyt, okresowy pasożyt innych gatunków, przede wszystkim rosnących obok gatunków chrobotków. Ponieważ ta słojecznica rozmnaża się za pomocą zarodników grzyba, askospor, żeby z nich powstała nowa plecha, to musi ulec lichenizacji, czyli połączyć się z odpowiednim fotobiontem. No i niektóre gatunki po prostu mają ten problem, że no nie mogą przejść tego procesu, bo brakuje fotobionta. Są porosty, którym udało się obejść ten problem, ale tutaj akurat no, gatunek postawił na inny sposób. Tak? Zarodniki kiekują na plechach robotków, które rosną zazwyczaj w tym samym miejscu, tak? Wchodzą w związek z tą plechą chrobotkową i podkradają im komórki fotobiontyczne. Natomiast komórkami fotobiontycznymi w pleszczach chrobotków jest Streboxia irregularis.
Natomiast nie jest to fotogniot idealny dla słoiśnicy. Dla mnie idealny fotogniot jest Tryboxia Shomari. Natomiast, żeby przetrwać, słoicznica eksploatuje tą plechę chrobotka, tworzy plechę, która jest taką hybrydą, natomiast funkcjonuje. Natomiast gdyby się zdarzyło tak, że w zasięgu tej rozwijającej się plechy pojawia się komórka, pojawia się Tryboxia Shomari, to ona porzuca te fotobionty wykorzystane z chrobotka i wtedy już tworzy taką plechę idealną dla gatunku, stąd Tryboxia Shomari. Proszę Państwa, zacząłem od tego, że po prostu to jest taka układanka, jeden grzyb, jeden gląd, tak? I to się równa porost. Natomiast już w latach 70. XX wieku w takich, powiedzmy, ogólnych charakterystykach porostów pojawiały się takie schematy, które pokazują znaną wówczas różnorodność plech porostowych, jeśli chodzi o składniki, z których te porosty mogą się być złożone, tak? Tutaj tylko mamy taką typową sytuację, porost taki idealny, który rzadko występuje w naturze, ale powiedzmy, tak, taki podrażnikowy. Jeden fotobiont, jeden mykobiont. Pod literką B mamy sytuację, gdzie jeden gatunek porostu zawiera dwa różne fotobionty. Jeden będzie zielenicą, drugi będzie cyanobakterią. Wówczas ten dodatkowy fotobiont jest ograniczony do pewnych struktur zwanych cefalodiami. Pod literką C mamy taką sytuację, gdzie w poroście występują grzyby parasymbiotyczne. Okazuje się, że w porostach występuje bardzo dużo grzybów, które są trudno wykrywalne, nie wykazują wyraźnych objawów pasożytnictwa, czy ich styl życia nie daje się w ten sposób zidentyfikować. Do końca nie wiemy, co one tam robią, ale coraz więcej tego typu gatunków się wykrywa, tym bardziej, że pozwalają na te narzędzia molekularne. Pod literką D mamy taką sytuację, gdzie mamy dwa fotobionty, dwa mykobionty. Jest to porost z porostem naporostowym. Jest niewiele gatunków porostów, ale są takowe, dla których podłożem, substratem jest inny porost. Oczywiście każdy z tych porostów ma niby swojego fotobionta, ale ten jeden lubi rosnąć na drugim. I pod literką E mamy taką sytuację, gdzie mamy trzy fotobionty plus jeden mykobiont. Jest to porost, który ma dwa różne cefalodia, czyli mamy mykobionta i trzy różne fotobionty. Wydaje się to dosyć skomplikowana układanka, ale z perspektywy wyników obecnych badań jest to bardzo prosta sytuacja. Do tego może jeszcze dojdę. Proszę Państwa, już próbowałem definiować porosty tak na nowo, tak? Jedna z takich, nie ma definicji, tak? Definicje mają do siebie, że są autorskie i możemy je przyjmować. Jeżeli mają więcej definicji, to pewna może być dla nas bardziej nam odpowiadająca albo nie. Natomiast moglibyśmy zdefiniować porosty jako właśnie symbiotyczny fenotyp, polifiletycznie niejednorodny i taksonomicznie zróżnicowany grupy wyspecjalizowanych troficznie, czyli żywieniowo grzybów. Tu chciałem zwrócić uwagę, tak, że to jest to ten symbiotyczny fenotyp różnej grupy grzybów. Natomiast te grzyby mają swój też fenotyp aposymbiotyczny i on wygląda trochę inaczej, ale w naturze nie występuje, stąd też pomijamy ten fakt. Tak, grzybów, które pozyskują w dosyć specyficzny sposób związki węgla i energię, tak? Energię i związki węgla. Na drodze mutualistycznej symbiozy spoza komórkowo zlokalizowana populacja autotroficznych glonów. Tutaj jest ważne właśnie to słowo pozakomórkowo, ponieważ gdyby to były związki bardziej takie, agresywne, to moglibyśmy mówić już o jakiejś formie pasożytnictwa. Tutaj trudno w ten sposób do tego podchodzić. Każdy organizm heterotroficzny ma swoją strategię życiową, to włącznie z ludźmi, tak? Jesteśmy uzależnieni od materii organicznej, możemy ją pozyskiwać właśnie z martwych szczątków roślin, zwierząt, grzybów albo z żywych organizmów. I to nas łączy z grzybami, nie tylko, ale między innymi. Taka strategia właśnie polegająca na pozyskiwaniu tych substratów węglowych, energii z glonów dotyczy aż 20% wszystkich grzybów, a więc jest to dosyć popularne zjawisko i widocznie świadczy o tym, że warte zachodu. Proszę Państwa, kiedy wspominałem tam o starszych podręcznikach, to porostów moglibyśmy szukać w rozdziałach zatytułowanych rośliny zarodnikowe. Ponieważ przez od samego początku ich chronologii, przez wiele lat, do nieodległej przeszłości,
porosty były traktowane właśnie jako taka dziwna grupa roślin zarodnikowych. To oczywiście spojrzenie zostało zarzucone, natomiast funkcjonalnie ma swoje uzasadnienie, ponieważ porosty jako całość zachowują się troszeczkę jako rośliny. Asymilują, tak, nawet podobny kształt czasami przyjmują do form listkowatych. I tutaj chciałem Państwu zwrócić uwagę właśnie na to padłopieństwo, też to rozwinę, tak? Mamy tu przekrój poprzeczny przez taki typowy liść, epiderma, miękkisz palisadowy, dużo chlorofilu, chociaż chlorofil występuje praktycznie na całym przekroju. Podobna budowa na mniej więcej, tak? Taka listkowata lobaria pulmonaria. Natomiast w przypadku porostów dokładnie, oczywiście zamiast komórek roślinnych dominują strzępki grzyba, które formują zamiast epidermy warstwę korową, górną, dolną, zamiast tej centralnej tam części, gdzie wcześniej był miękkisz gąbczasty, tutaj mamy luźną taką chalaroplektochymę zbudowaną ze szczępy grzyba i mamy chlorofil zawarty w komórkach fotobiotycznych. Natomiast jakbyśmy tak jeszcze raz tutaj wrócili, chciałem zwrócić uwagę, jak dużo mamy chlorofilu tutaj, a jak mało mamy tutaj, tak? Chodzi o zabarwienie, to zielone zabarwienie. W przeliczeniu na suchą masę, żywą, na świeżą masę, czy na suchą, tak? Ilość chlorofilu w plechach porostowych jest wielokrotnie mniejsza niż w przypadku roślin. To ma takie swoje konsekwencje, że roślina może zostać w jakiś sposób uszkodzona, tak? Ten potencjał ma dużo, dużo większy. Porosty praktycznie występują na granicy życia i śmierci. Nawet niewielka utrata komórek fotobiotycznych powoduje drastyczne skutki negatywne. To jest warstwa, no, tak jak wygląda to tutaj, tak? 1, 2, 3 rzędy komórek. Cienka warstwa, którą by można porównać właściwie do jakiejś warstwy tutaj, do jakiegoś panela fotowoltaicznego, który z energii słonecznej przerabia energię słoneczną, tak, na energię elektryczną, a tutaj tą energię słoneczną przerabia na energię życiową i na związki węgla. Z punktu widzenia biologii porostów, trochę podobnie jak i roślin, wszystkich organizmów, tak? Najbardziej tym istotnym tutaj aspektem jest woda. No nie ma życia bez wody. Porosty na zagospodarowanie wodą, tak? Jest dosyć specyficzne i to ma kolosalne znaczenie dla porostów. Porosty określamy jako organizmy poikilohydryczne, czyli no, zmiennowodne. Czasami łączy się, do tej grupy włącza się mszaki, ale mszaki troszeczkę jednak to jest inna sytuacja, bo kamienitość tych mszaków ze względu na budowę, tak, swoją budowę mogą w jakim tam stopniu tą wodę zatrzymywać. Porosty kompletnie takich mechanizmów nie mają. Co to znaczy? Porosty nie mają organów umożliwiających im aktywne pobieranie, przewodzenie i magazynowanie wody. Woda przepływa przez plechy porostowe jak przez gąbkę. Natomiast ta woda oczywiście w różnej postaci może stanowić, czy może być pobierana przez porosty. Bardzo szybko jest wchłaniana w formie płynnej, oczywiście natychmiast, praktycznie w ciągu tam sekund czy minut wypełnia całkowicie plechę, osiąga tą wartość krytyczną po przekroczeniu, której zaczyna wypływać z plechy. Natomiast ta woda w przypadku na przerwanie zasilania i po podniesieniu temperatury bardzo szybko odparowywuje. Właściwie po takim intensywnym deszczu w ciągu na słońcu, tak, w odpowiednim miejscu po godzinie, dwóch porost jest całkowicie pozbawiony tej wody. Plechy porostowe, a tu mam na myśli taką fazę właśnie całkowitego wysyczenia wodą, tak, mogą wchłonąć, absorbować wodę w ogromnych ilościach. Zwykle porosty, które mają fotobionty z grupy zielenik, wchłoną tej wody mniej. To jest od 2,5 do 4 razy powyżej masy ich plewy. Tak? Natomiast tam, gdzie występują porosty z cyanobakterią, które tutaj są pokazane, to może być nawet 20 razy. A więc taki porost, który w stanie suknia wygląda jak skorupka, jakaś błonka, jest w stanie wchłonąć i utrzymać przez pewien czas 20-krotnie więcej wody niż sam waży. W funkcjonowaniu porostów, czy generalnie w życiu porostów, istotne są dwa aspekty. Taki rytm domowy i roczny. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś lato, słoneczny dzień, tak? Wydawałoby się, że rośliny piękne rosną, asymilują. Jest super, piękna pogoda. Wszystko, mówi się, że życie tak no, rozwija się, czy tam bujnie się rozwija.
Dla porostów wcale to nie jest ciekawy okres, ponieważ porosty są w stanie uzyskać odpowiednią ilość wody, która jest w stanie doprowadzić proces fotosyntezy do takiej wartości, którą będą netto poza proces oddychania. Jedynie w okresie, w krótkim okresie porannym. Tak, bo oczywiście tutaj no, przy braku energii słonecznej to fotosynteza nie będzie zachodziła. To jest krótki taki moment, ale jeżeli noc jest ciepła i sucha, to praktycznie porosty w okresie letnim pozostają cały czas w hibernacji. Porosty latem generalnie nie przyrastają. Nawet jeżeli spadnie krótki deszcz, to nie jest w stanie wytworzyć jakiegoś odczuwalnego czy mierzalnego przyrostu. Natomiast bardziej ważny dla porostów jest ten rytm właśnie roczny, ale to już generalnie to już tu wynika jedno z drugiego, tak? Lato, latem porosty nie rozwijają się, nie rosną. Zaczynają rosnąć właśnie teraz, w okresie chłodnym, ale tu bardziej chodzi o okres wilgotny. Słońce jest wystarczająco, może w bardzo pochmurnych dniach to oczywiście jest jakaś drobna różnica, ale chodzi o tą wilgotność. Natomiast ta wilgotność, porosty są w stanie w takim okresie fotosyntezować i przyrastać nawet w temperaturach ujemnych. Wydawałoby się, że tak tutaj te temperatury bliskie zeru czy poniżej zera powinny spowodować zatrzymanie wzrostu. Dla porostów, co też jest powiązkowe, taką granicą, oczywiście różne gatunki różnie tutaj różne właściwości wykazują, ale minus 5 podejrzewam, to w zupełności jeszcze nie jest granica, która by była w stanie zahamować procesy fotosyntezy. Dlaczego tak jest? Ponieważ woda zawarta w plechach porostowych, może inaczej, plechy porostowe powinna zamarznąć, tak? Natomiast porosty zawierają bardzo duże ilości alkoholi wielowodorotlenowych, których pochodną tam jest glikol etylenowy, wiadomo, tak, mamy go w płynach do chłodzących. Porosty nie zamarzają, tak? Przy takiej temperaturze tuż poniżej zera mogą przeprowadzać proces asymilacji całkiem wydajnie i wtedy właśnie następuje ich przyrost. To ma swoje oczywiście dobre i złe strony i do tego jeszcze za chwileczkę dojdę. Powiedzmy o tej wodzie Państwu mówiłem, tak? Mówiłem Państwu, że porosty tak balansują na granicy życia i śmierci. Porosty, optymalne warunki dla życia porostów są takie, kiedy oczywiście dociera energia słoneczna i kiedy wysycenie plechy wynosi, tutaj z tej ryciny wynika 70-80%, mniej więcej. Natomiast każda różnica, powiedzmy tam o 10% w jedną, w drugą stronę, powoduje gwałtowny spadek już tej wydajności, tak? A już powyżej, a zaczyna się w ogóle fotosynteza przy powyżej 20% wysycenia plechy. No, można sobie wyobrazić, jak jest lata bardzo suche, to wilgotność plechy spada poniżej tych 20%, tak? I fotosynteza w ogóle po prostu nie rusza. Natomiast nadmiar wody też jest szkodliwy, tak? Jeżeli to wysycenie wodą, tam mówiłem, że chwaliłem po prostu, że mogą tak dużo płynąć wody, ale jeżeli tej wody jest powyżej tam 150-200%, to też jest szkodliwe dla procesów, bo cały proces życiowy. Także tutaj mamy bardzo wąski zakres uwodnienia, który pozwala porostom utrzymywać się przy życiu. To się rzadko zdarza. Jesienią, wiosną szansa jest większa. Natomiast no, porosty wybitnie są poszkodowane w stosunku nawet do roślin, które mają swoje sezony wegetacyjne, tak? A już latem rosną przez nieskończenie aż do jesieni. Natomiast tutaj porosty właściwie czekają nawet nie na dzień, rzadko na jakiś dłuższy okres, a czasami jest to po prostu chwila. Porosty, jak tam w tych rycin wynikało, tak, mają bardzo różne formy i kształty plechy, wielkość też no, wpływa na to, jak porosty gospodarują wodą, ale może w tym sensie ilościowym, tak? Jak ta woda jest wchłaniana i w jakich ilościach przez te plechy przepływa. Oczywiście wiemy, że no, jest taki optymalny kształt, jeśli chodzi o stosunek powierzchni do objętości, jakim jest kula. No, w przypadku porostów chodzi o coś innego, tak? Aby ten kształt był jak najbardziej uorganizowany, żeby ta powierzchnia asymilacyjna była stosunkowo jak najbardziej rozwinięta, bo jest bardzo płaska, tak? I to decyduje też właśnie o im większy kształt, im mniejszy kontakt z substratem, tym więcej wody te porosty chłoną. A więc wychodzi na to, że to właśnie krzaczkowate, listkowate chłoną wody więcej i ten przepływ wody jest bardziej intensywny. Te
tak jak w przypadku wielu innych grup organizmów, tak, no mamy też porosty, które żyją całkowicie zanurzone, zdarza się, ale to są wyjątkowe sytuacje. Częściej chyba możemy spotkać porosty, które z tej grupy, tak, takich hydrofili, które są okresowo opryskiwane wodą, no to w sumie zrozumiałe. Natomiast są gatunki, które są wrażliwe na wodę opadową, na deszcz, tak, wodę w postaci deszczu. To ma trochę różne uzasadnienie, też fizyczne, ponieważ deszcz fizycznie może uszkodzić takie plewy. Jest taka grupa porostów hydrofobowych, obrachowowych, które unikają, czy no, nie występują w miejscach, do których dociera deszcz. Korzystają całkowicie z wody w postaci pary wodnej, dlatego też i plewy są bardzo no, otwarte na tą parę wodną. To są zwykle porosty o bardzo delikatnych, proszkowatych, takich ziarenkowatych plechach, które chłoną wodę praktycznie całą swoją powierzchnią, nawet nie mają tu często warstwy korowej. Gdzie możemy takie porosty znaleźć? Tam, gdzie dociera deszcz. W przypadku epifitów to są albo te najgłębsze bruzdy na korze starych drzew, na przykład dębów, albo na przykład gdzieś wejścia do norm lisich, czy tam borsuczych. Tam, gdzie ta wilgotność jest zwykle większa, bo słońce w takim dużym stopniu nie dociera, większa jest wilgotność, natomiast woda opadowa po prostu wypłukałaby te plechy. Nie mogłyby tam się utrzymać. Więc podjęto próby obliczenia, tak, jak duże ilości wody, czy może jak inaczej, jaka jest rola porostu w krążeniu wody w różnych zbiorowiskach. To jest rycina autorstwa profesora Fortynowicza. Jak doszedł profesor do tych wyników, nie umiem powiedzieć, ale w jego pracy można znaleźć taką informację, że porosty, które rosną na korze sosen, ale w borach sosnowych, tak, są w stanie zgromadzić po intensywnym deszczu do jednej tony wody na hektar. Zgromadzić i utrzymać, tak, przez pewien czas. Mimo że sucha masa to tylko 50 kilogramów. To dotyczy borów sosnowych, gdzie na tej sośnie za dużo porostów nie ma. W przypadku zbiorowisk liściastych te wartości będą dużo większe. Natomiast porosty rosnące w runie tego boru chromatkowego dodatkowo są w stanie wchłonąć wielokrotnie więcej. Tak? Na korze sosny to jest do jednej tony, natomiast tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ton, tak, wody. Oczywiście ta woda tam się nie zatrzymuje na długo, ale jeżeli nie ma intensywnego nasłonecznienia, to ona jest oddawana powoli, tak? Woda, która, nie wiem, znajduje się na innych substratach, znacznie szybciej odparowuje. W plechach porostowych odparowuje wolniej i na tym polega właśnie ta mikroklimatyczna rola czy znaczenie porostów. Spowalniają procesy przechodzenia wody, tak, w formie deszczowej, z opadów i powrót do tej postaci pary wodnej. Inne dane tutaj profesora Lipińskiego na hektarze runoporostowe w borze chrobotkowym po intensywnym opadzie deszczu. Podobna wartość, tak? No 6200 litrów wody to w stanie ciekłym, natomiast no, szacunek jest taki, że w postaci gazowej to byłoby ponad prawie 8000 metrów sześciennych pary wodnej, która niewątpliwie wpływa na mikroklimat lasu. Tak? Z jednej strony to jest wilgotność, a z drugiej strony ochładza, parując, tak, ochładza powietrze. Proszę Państwa, tam mówiłem Państwu na początku o różnych substratach, ale porosty, niektóre są uzależnione od konkretnego substratu, a niektórym jest właściwie wszystko jedno. I porosty też mogą zasiedlać substraty, które można powiedzieć są przypadkowe, często efemeryczne. To może być naprawdę szkło, metal, jakieś tworzywa sztuczne. Jeżeli to nie jest substrat wybitnie toksyczny, a nawet jeżeli jest toksyczny, to często porostom też nie przeszkadza. Porosty mogą się rozwijać pod warunkiem, że ich diaspory będą się w stanie tam utrzymać. No oczywiście będą w miejscu, gdzie będzie trochę słońca i docierała woda w jakiejkolwiek postaci. Proszę Państwa, ja w pracy mam, tak mieszkam w budynku 20-letnim i mam za oknem parapet metalowy.
tak sobie obserwuję, co tam się dzieje na tym metalu pokrytym jakąś farbą, nie znam się na tych farbach, no to w tej chwili tam ma 7 gatunków porostów przez 20 lat i bardzo intensywnie się rozwijają. Można sobie wyobrazić, co na takim parapecie podczas słonecznego dnia latem, jakie warunki panują, tak? No, rozgrzana blacha, bardzo sucho, porosty wtedy hibernują, tak? Przetrzymują te niekorzystne warunki, a zimą, czy jesienią, czy podczas łagodnej zimy intensywnie rosną. Ale tych gatunków oczywiście nie będzie za dużo. No 7 wydaje się jak na metalowy parapet dużo, ale to nie jest duża liczba gatunków. Po prostu ta gospodarka wodna dla porostów, oczywiście, gdyby nie człowiek, to wszystko byłoby ok. Natomiast jeżeli ta woda w postaci deszczu, tak, jest zanieczyszczona, a zwłaszcza substancjami, które powodują jej zakwaszanie, zmieniają pH, no to wówczas to wszystko dociera również do plech porostowych. Natomiast porosty, oczywiście większość tej wody oddają przez parowania. A więc odparowują tą czystą wodę, natomiast wszystkie zanieczyszczenia pozostają w tych plechach. I w pewnym momencie musi przyjść taki kluczowy moment, który spowoduje, że plecha zacznie zamierać albo już po prostu zginie. Oczywiście porosty, no, tak jak i rośliny, tak, no, są w pewnym, jako stała symbioza, są autotroficzne i potrzebują energię słoneczną. Wiadomo, porosty różnią się w zależności od zapotrzebowania na intensywność nasłonecznienia. Mogą redukować w niewielkim stopniu, czy chronić się przed nagłymi zmianami intensywności, zmianami natężenia nasłonecznienia, to się wiąże zwykle też również z zmianą wielkości powietrza. Natomiast to są niewielkie możliwości i wymagają dosyć dłuższej adaptacji. Tutaj zmierzam w takiej sytuacji, tak, kiedy mamy do czynienia z porostami w jakimś zbiorowisku leśnym i dokonujemy jakieś zręby. Tak. Gwałtowne odsłonięcie takich typowych epifitów powoduje, że w pierwszej kolejności, łącznie z mszakami w pierwszym roku, no mszaki to praktycznie z doświadczenia wydaje mi się, że przynajmniej te na pniu wypadają całkowicie, przy takiej wyraźnej strefie granicznej. Porosty są zdziesiątkowane, niektóre te bardziej pospolite przeżywają i przez 2-3 lata egzystują. Dopiero gdzieś może w trzecim roku zaczynają powoli, tak, odzyskiwać swój wigor, ale to dotyczy tylko tej nielicznej grupy gatunków, które przetrwały, no i może jakichś nowych. Natomiast zdecydowana większość tych gatunków przez wiele lat na to drzewo nie powróci. No to może powiem sobie. Co jeszcze może tutaj na dole, tak, jeśli chodzi o światło, proszę Państwa. No, tak niby powiedziałem, że to oczywisty czynnik, może niespecjalnie istotny. Natomiast porosty, oprócz tego, że różne gatunki mają swoje preferencje i występują w miejscach bardziej nasłonecznionych albo zacienionych, to również na poszczególnych etapach rozwoju mogą wymagać odmiennych warunków ekologicznych. Tutaj chciałbym podać przykład granicznika płucnika, którego tutaj nie ma, który występuje oczywiście na korze drzew, na pniach, w koronie drzew liściastych, jest takim gatunkiem, no, dosyć powodującym różne dyskusje, często gorące. Ten granicznik płucnik, można spotkać tego granicznika na pniach drzew w miejscach bardziej zacienionych, wilgotnych, w postaci drobnych takich juwenilnych osobników. Ktoś kiedyś nazwał je szczeniaczkami, niesłusznie, ale czasami to takie określenie się używa. Natomiast można spotkać czasami blisko nawet tych juwenilnych osobników, też w cudzysłowie, duże plechy, tam były wcześniej gdzieś pokazane, liskowate, no czasami w optymalnych warunkach to mogą być nawet kilkadziesiąt centymetrów średnicy. Dlaczego tak się dzieje? Czy ta zmiana wielkości plechy wynika z lepszych warunków, na przykład nasłonecznienia, tak? Czy myśląc w ten sposób, żeby poprawić, dokodzić tym juwenilnym osobnikom, to należałoby może skorzystać z jakiejś przecinki, tak, i dać im więcej słońca? No absolutnie to nie, ponieważ młode osobniki rosną bardzo wolno, wymagają niskiego natężenia światła, ale to nie są wcale osobniki juwenilne, tylko to jest taka właściwie podstawowa forma występowania tego gatunku. Te duże plechy, tak naprawdę są to plechy krańcowe w cyklu takim
ontogenezy. Żyją zwykle krótko, chociażby z tego powodu, że jako duże plechy chłoną dużo wody, łatwo odpadają często. A taka plecha, która spadnie z korony drzewa praktycznie w wilgotnym stanie, pleśnieje już po tygodniu, dwóch, nie ma szans na wytworzenie jakichkolwiek diaspor. I trzeba byłoby właśnie o tym pamiętać, tak? Że jeden gatunek w różnych fazach życia może mieć różne warunki ekologiczne. Gdybyśmy właśnie tym juwelinnym plechom starali się poprawić warunki, doprowadziliśmy do gwałtownego wzrostu ich plech, a ten wzrost skończyłby się prawdopodobnie prędzej czy później wyginięciem populacji. O temperaturze Państwu mówiłem, tak? Oczywiście w klimacie umiarkowanym ta optymalna wartość temperatury to jest od 15-20%, ale temperatura to jest też stricte związana z wilgotnością, o której Państwu mówiłem. Natomiast poszczególne porosty w skali, patrząc globalnie, tak, mają różne optima. Gatunki, powiedzmy, tropikalne, to jest powyżej 18. Poniżej 18 stopni te gatunki będą zamierane. Arktyczne z kolei to jest poniżej 10. Jeżeli byśmy przywieźli z Arktyki porost i starali się przytrzymywać temperaturze powyżej 10 stopni, może nam się to nie udać. Natomiast i tutaj chyba u mnie to jest minus 6, tak? To jest takie minimum. Natomiast były takie bardzo ciekawe eksperymenty, które polegały na przebywaniu na przykład porostów w temperaturze ciekłego azotu przez pewien czas. I okazuje się, że po rozmrożeniu odzyskiwały swoje zdolności życiowe, bez właściwie jakichkolwiek uszczerbków. Z kolei, no to krótki okres czasu, tak? Natomiast w zamrażarkach w temperaturze minus 60 stopni przebywano porosty przez kilka miesięcy i również wracały do życia. Proszę Państwa, z tym dla porostów też jest dosyć istotnym czynnikiem, który decyduje o ich występowaniu i losach, tempo wzrostu. Porosty przyrastają stosunkowo wolno. Jak już powiedziałem Państwu, no mało mają okazji, żeby rosnąć. Te przyrosty wynoszą dla takich pospolitych gatunków listkowatych kilka milimetrów średnio, tak? To są takie wartości, które można zauważyć, tak? Z roku na rok można zauważyć, że jakiś porost zwiększa swoją wielkość. Natomiast to w przypadku porostów listkowatych czy krzewkowatych, w przypadku porostów skorupiastych te wartości są mniejsze, a już rekordzistą jest wzorzec geograficzny, którego przyrosty obliczamy w stosunku stuletnim. Tak? W okresie tutaj roku to są wartości absolutnie niezauważalne i to są setne czy tam nawet jeszcze mniejsze wartości milimetra. Natomiast w różnych regionach geograficznych tempo wzrostu wzorca mierzone w okresie stuletnim jest różne. W bardziej ekstremalnych warunkach, tak, w Arktyce kontynentalnej jest 2 mm, natomiast w Polsce, w Tatrach, gdzie występuje licznie, to jest 32 mm, to jest zasadnicza różnica. Natomiast to tempo rzeczywiście jest stałe, co pozwoliło naukowcom tak opracować tak zwaną betagelichenometrię, która na podstawie właśnie wielkości plechy jest w stanie oszacować pewne zdarzenia to geologiczne czy historyczne. Oczywiście na niszu wzorca nie zobaczymy, gdzieś na głazach narutowych może się pojawić, ale to raczej nie taki duży, ponieważ plecha, która ma 10 cm średnicy, będzie miała 308 lat. No, trudno sobie wyobrazić, żeby taki głaz spokojnie przez te 300 czy tam 500 lat bez jakichś drastycznych zmian środowiska w spokoju przebywał. W górach jest to łatwiejsze. Kolejnym przynajmniej obciążeniem dla porostów jest sposób rozmnażania czy rozmnażania rozprzestrzeniania się. Wspominałem Państwu o tym, że porosty, żeby się odtworzyć, reprodukować, tak, to mają dwie możliwości. Albo będą powstawały z zarodników grzyba, które wtedy muszą przejść proces rychlizacji, to znaczy spotkać odpowiednie komórki fotobiotyczne, albo też rozmnażać się wspólnie, czyli wytwarza jakiś rodzaj diaspor zrychlizowany, złożony zarówno z komórek fotobiotycznych, jak i mykobionta, wtedy ta rychlizacja nie jest potrzebna. I tutaj w przypadku porostu wiele gatunków tworzy tak zwane soredia, czyli dziarnkowate takie struktury, no, powiedzmy analogiczne do nasion, z których powstanie w sprzyjających warunkach nowa plecha. Ale soredia powstają wegetatywnie, a więc wiadomo, tak, to jest charakter klonalny tego rozmnażania. Rozmnażanie płciowe, wiadomo, ma określoną wartość
i znaczenie tak, dla biologii trwania gatunku. Natomiast jeśli chodzi o to rozmnażanie, tak, to jeszcze rozprzestrzenianie się. Te drobne diaspory, czy to w postaci zalotników grzyba, czy soregiów, mają określony, niewielki zakres dyspersji. W przypadku epifitów, które są na korze drzewa, to jest to kilkadziesiąt metrów, 15 do 30. W przypadku pustułki oszacowano tą odległość od 5 cm do 80 cm przy określonej prędkości wiatru. Tak? To wystarczy na to, żeby zasiedlić gdzieś drzewa rosnące w pobliżu. Ale jeżeli to jest jakaś izolowana populacja, oddzielona strefą, która ma nawet kilkaset metrów, no to przemieszczanie się porostów takie liniowe jest bardzo, bardzo utrudnione. Oczywiście w pewnym zakresie tutaj jakieś zwierzęta mogą uczestniczyć, tak? Na pewno bezkręgowe w mniejszym stopniu, ptaki, ale te podstawowe sposoby dyspersji są bardzo ograniczone. Chciałem Państwu teraz powiedzieć kilka słów o znaczeniu porostów, ale tutaj bardzo dużo by można mówić. Ja się skupię tylko na takiej tutaj rycinie. Tutaj wcześniej tak dużo było o wadach. Pewnie może się pomylę tutaj, tak, bo nie jestem specjalistą, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że badania, takich badań może nie ma dużo, ale no, przynajmniej w tej kulturze anglosaskiej to takich badań troszeczkę jest. Z porostami, z plechami porostów, na przykład epifitycznych, związana jest ogromna różnorodność bezkręgowców. I to są bardzo różne grupy bezkręgowców. To są różne postaci też, ale to są zwierzęta, które żywią się plechami porostów. Tutaj dużym zagrożeniem dla porostów są ślimaki. Te ślimaki, które naturalnie występują, tak, nasze rodziny, no nie powodują jakiejś wielkiej, drastycznej, tak, drastycznych zmian, tak, w populacji. Ale niestety są informacje o tym, że w pewnych regionach tutaj, generalnie świata czy Europy, pojawiają się ślimaki egzotyczne, które są bardzo porostożerne i w przypadku, kiedy pojawią się w populacji dosyć nielicznej, zagrożone już w samej sobie, mogą stanowić poważne zagrożenie. Mamy też z kolei, jeżeli mamy tutaj jakieś roślinożerców, to pojawiają się drapieżniki, tak, które się będą nimi żywiły. Mamy też bardzo dużo motyli, muchówek, które wykorzystują te plechy jako schronienie. No tutaj jest cała historia, tak? Biston betularia, związana z ewolucją tego gatunku, który występuje w dwóch postaciach, jasnej i ciemnej. Normalnie, tak, tutaj cała jest literatura, ale nie chcę tutaj może tego poprawnie rozwijać. Jasna forma, która była pierwotnie bardziej liczna, kryła się wśród porostów. W momencie, kiedy na Wyspach Brytyjskich te porosty wyginęły, pnie drzew, osłoniły się pnie drzew, generalnie ciemne, ta forma była bardzo łatwo zjadana przez ptaki i efekt był taki, że w populacji zaczęła dominować ta czarna forma. To jest podawane jako przykład takiej bardzo szybkiej ewolucji, to jest dyskusyjna sprawa, ale no ma jakiś tam związek z owadami. Teraz chciałem Państwu podać taki przykład jednego gatunku, bardzo, bardzo rzadkiego, przylepek brodaczny. Jak sama nazwa wskazuje, czy jest to motyl, czy ćma, to teraz nie wiem, motyl. Nie, ćma. Ćma, tak? Przepraszam, nie znam się. Ćma buławek. Nie, ma coś, ale ćma, nie wiem. Gatunek, który jest związany stricte z porostami, ponieważ jego larwy żywią się porostami, tak? Składa jaja wewnątrz czaszkowatych porostów, przede wszystkim w plechach brodaczek. Te brodaczki stanowią dla niego schronienie do tych rozwijających się larw, a jednocześnie te larwy żywią się brodaczkami. Co prawda brodaczki są zwykle rzadkie, chronione, to trochę źle, że są zjadane, ale ten przylepek, o ile mi wiadomo, jest dużo rzadszym organizmem i teoretycznie jest podawany chyba z Puszczy Białowieskiej, ale nie wiem do końca. Wydaje mi się, że też w Puszczy Bliskiej. Nie znam się, ale że widywałem w brodaczkach takie właśnie żerujące larwy. Natomiast brodaczki generalnie są porostem bardzo zagrożonym i bardzo ucierpiały w przeszłości z powodu zanieczyszczenia powietrza. Jeżeli nie ma brodaczek, to oczywiście nie ma tego przylepka brodacznika. Prosta relacja, więc tutaj porosty mogą w istotnym stopniu wpływać na liczebność czy generalnie występowanie pewnych organizmów. Proszę Państwa, spośród takich ciekawszego znaczenia porostów w naturalnych ekosystemach ptaki. Ptaki bardzo chętnie korzystają z porostów,
jako materiału budulcowego i wykorzystują go w różnych celach. Na pewno wykorzystują go do maskowania swoich gniazd. No i tutaj chociażby ptaszek, który tworzy takie spektakularne gniazda, tak? Raduszek. Ktoś kiedyś obliczył, że w jednym gnieździe zostało wkomponowanych w to gniazdo aż 3000 fragmentów plechporostów. Każdy z tych kawałków musiał zostać przez tego ptaszka pobrany, dostarczony i jakoś tam wkomponowany w to gniazdo. Bardzo duży wysiłek. Oczywiście porosty to nie wszystko, ale znaczną część tego gniazda stanowią właśnie porosty. Możemy się domyślać, że te porosty tutaj pełnią funkcje maskujące, ponieważ w większości przypadków są to gatunki występujące na gałązkach rosnących gdzieś opodal. Jest to bardziej chyba widoczne w przypadku zięby, które jest bardziej częstym ptakiem, tak? I można je znaleźć w gniazdach, czy to na drzewach, czy leżące gdzieś. Zięba bardzo chętnie wykorzystuje porosty, no mchy, ale również porosty do maskowania swoich gniazd. No porosty zwykle krzaczkowate, takie, które są na gałęziach drzew, tak? Które te czerwone furfuracja, jakaś pogłębia pewnie. Ale niektóre osobniki, ale też inne gatunki celowo jeszcze wkładają do środka gniazd kawałki pewnych porostów i to też ma swoje uzasadnienie, ponieważ w większości wypadków są to porosty, które zawierają duże ilości kwasu usinowego, na przykład z brodaczek, a wiemy, że ten kwas ma działanie antypasożytnicze. Sygnalizowałem jakieś znaczenie porostów, ale naprawdę wybiórcze dla zwierząt, natomiast dla człowieka, tak? Czy porosty można jeść? No w naszych warunkach nie ma takiej tradycji, ale w podręcznikach można znaleźć informację o tej biblijnej mannie. To manną według różnych źródeł jest przynajmniej 10 albo kilkanaście różnych organizmów roślinnych, grzybowych, w tym również porosty. Jedna z teorii mówi, że tą manną były spożywane plechy miseczniczy jadalnej. To jest taki skorupiasty porost, który wygląda jak kamień, bo rośnie na kamieniach na pustyni. Przy burzach piaskowych te plechy ulegają rozkurczeniu i z tym piaskiem, no tak jak zaspy śnieżne, gromadzi się gdzieś w zakamarkach skalnych. W dużych ilościach, bo jest to częsty porost. No i takie osady, tak, do tej pory jeszcze jest taka tradycja, są zbierane, wykorzystywane jako pożywienie, no jako substytut mąki. Tylko zastanawiam się po prostu, jedzą takie pożywienie, kiedy trzeba iść do dentysty po zmianę osłabienia, ponieważ no, ten piasek niewątpliwie w tej mannie tam pozostaje i jest nie do chyba oddzielenia. Natomiast co ewentualnie byśmy mogli spróbować, to w sklepach z tak zwaną ekologiczną żywnością czy podobnych można kupić w torebeczkach coś, co wygląda podobnie jak grzyby mum, suszone plechy kruszownicy jadalnej pod nazwą iwatake. Jest to bardzo rarytas w Japonii. Rarytas, ponieważ kruszownice w Polsce też rosną w górach, tak? Ale rosną wszędzie w bardzo trudnych, niedostępnych miejscach. Na płaskich powierzchniach pionowych, wysoko w górach, często na wysokości kilkuset metrów. Aby dotrzeć do tych miejsc, oczywiście no, w przeszłości wymagało to bardzo dużego trudu. Był specjalny taki zawód, bardzo ceniony, bardzo, bardzo wynagradzany wysoko w Japonii, właśnie zbieracza, nie wiem jak on się tam jest na japońskim nazywa, ale zawód zbieracza tej kruszownicy. Natomiast średnia aktywności zawodowej takiego zbieracza nie przekraczała rok, tak? Bo dlatego takie było duże wynagrodzenie. Tak, ale chętni byli, ponieważ no, te liny były plecione, łatwo dochodziło do jakiejś tragedii. Dzisiaj oczywiście mamy inne narzędzia, natomiast te porosty, głównie dlatego, że nie są zbyt częste, no i cena jest, nie umiem Państwu podać ceny, ale jest wysoka, jest to na pewno rarytas. Nie wygląda dobrze, ale grzyby też nie wyglądają dobrze. Także porosty ewentualnie można jeść. W Polsce nie ma takiej tradycji, nie było nigdy takiego głodu, żeby ludność musiała jeść porosty. W Skandynawii się zdarzało, w innych regionach Europy, w Polsce raczej nie. Nie słyszałem, chociaż na północy islandzkiej ewentualnie w postaci nalewek czy innej, to tak. Czy porosty są trujące? Jeszcze mniej gatunków jest trujących niż jadalnych. Praktycznie w Europie i Polsce to są tylko z dwóch rodzajów gatunki. Ta krzaczkowata to jest Letraria vulpina, która w Polsce już nie występuje. W Skandynawii częściej występuje, w Polsce była podawana z zachodniej części kraju. Dawno wymarła, bo to było ponad 100 lat temu. Natomiast występuje w Polsce i w parku również, znacznie mniejsza, ale również żółta Vulpicida pinastri. Wszystkie te gatunki mają takie żółtawe zabarwienie, ponieważ zawierają kwas wulpinowy, który ma właściwości trujące w stosunku do zwierząt kręgowych,
mogłyby nam zaszkodzić po spożyciu, natomiast to, są informacje mówiące o tym, że wykorzystywano te porosty, ale przede wszystkim Tararea vulpina w Skandynawii do zaprawiania mięsa i trucia wilków czy lisów. Także dosyć silna trucizna. Natomiast są jeszcze inne przypadki, może nie zatrucia, ale przypadki, kiedy porosty mogą nam zaszkodzić. Wspominałem Państwu o tym kwasie usinowym. Ten kwas usinowy oczywiście ma wiele plusów, między innymi jest ma charakter antybiotyczny i naprawdę tutaj jest to substancja badana obecnie w różnych kierunkach. Natomiast zawsze nadmiar to zawsze szkodzi, tak? W Polsce chcielibyśmy takie widoki, ale w Stanach Zjednoczonych jeszcze, w Oregonie, czy w tej części Stanów, możemy spotkać takie sytuacje, kiedy brodaczek jest mnóstwo obleśni, one zwisają girlandy z koron drzew. Pracownicy leśni, którzy pracują w takich warunkach, powodują kruszenie tych plek, tak, ich rozdrabnianie, uwalnianie się tego kwasu usinowego, pracują w takich warunkach dłuższy okres czasu, narażeni są na taką zawodową chorobę, która jest określona jako zatrucie cydrowe albo egzemę drwali, ponieważ jest to nadmierne narażenie na ten kwas usinowy. To jest taka predyspozycja troszeczkę osobnicza, tak? Jedna osoba może mieć choroby związane z układem oddychania, inna osoba będzie miała jakieś problemy skórne. Także albo to zatrucie, albo egzema, różne postaci, ale czynnikiem tutaj sprawczym jest ten kwas usinowy. Ten kwas usinowy ma generalnie w czystej postaci, ma postać taką zieloną-żółtawą. Jeżeli występuje w dużej ilości w plechach porostowych, to nadaje im taką właśnie żółtą, zieloną barwę. Tak? I występuje w niewielkich ilościach, chociażby w plechach mopy tarniowej, w brodaczkach w dużych ilościach. No i wykazuje aktywność przeciwbakteryjną, wirusową, przeciwgrzybiczą, przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i tak dalej, ale oczywiście w określonej ilości. Natomiast jest to na tyle skuteczny środek, że wykorzystywany jest również w przemyśle. Pytanie oczywiście skąd wziąć surowiec, tutaj nie dotyczy to Polski, ale w Polsce można kupić takie produkty, które zawierają kwas usinowy. Generalnie ten kwas usinowy oprócz różnych właściwości, o których wspomniałem, ma też właściwości fotoprotekcyjne. Porosty wytwarzają różnego rodzaju kwasy porostowe, między innymi dlatego, aby chronić się przed nadmiernym napromieniowaniem, które oczywiście jest potrzebne, ale oczywiście, tak jak zawsze już powtarzam się, tak, nadmiar szkodzi. I ten kwas usinowy można spotkać w takich bardzo drogich kremach do opalania. A więc nam się wydaje, że kremy do opalania to jest wynalazek człowieka. No nie, jak zawsze i prawie w 100% różnych produktów my naśladujemy naturę. Porosty wymyślili to dużo wcześniej. Wiesz, w pastach do zębów też czasami pojawia się. Tak jakbyście Państwo mieli okazję kiedyś można poczytać w składzie. Nie wiem, jak często te produkty się pojawiają, a się pojawiają kwas usinowy. Tam będzie występował. Proszę Państwa, tak, krótko po porostach, krótko długo. Przyszedł człowiek, tak? I co się z porostami zaczęło dziać? No, porosty zaczęły cierpieć z tego powodu bardzo. Głównym tym przejawem działalności człowieka szkodliwy dla porostów to jest zanieczyszczenia, przede wszystkim zanieczyszczenie atmosfery. To, że porosty stały się grupą bardzo, bardzo zagrożoną, mówi się, że jedną z najbardziej zagrożonych grup pod wpływem antropopresji szeroko rozumianej, na to się składają właśnie te sposoby rozmnażania, dosyć skomplikowane, powolny wzrost, brak zdolności magazynowania wody, taka właśnie ta specyficzna gospodarka wodna i generalnie duża wybiórczość, jeżeli chodzi o siedliska. Tutaj też zanik pewnych siedlisk oczywiście też ma znaczenie. Jeden jest taki, że na aktualnej czerwonej liście porostowej mamy 886 gatunków, co stanowi ponad 55% bioty porostów Polski. A więc co drugi gatunek jest zagrożony, ale to jeszcze może nie jest takie bardzo niepokojące, tak? Ale bardziej niepokojące jest to, że spośród tych 1600, pewnie ze 150 już będzie gatunków, to już w Polsce nie występuje. One występowały, ale wymarły. Na granicy wymarcia 179, wymierające 201, a więc te gatunki o dużej kategorii zagrożenia są reprezentowane rzeczywiście dosyć licznie. No, z tą czerwoną listą jest tak, że gatunki narażone, jeżeli nic się nie zmieni z założenia, tak, to będą wymierające wkrótce, a wymierające wkrótce staną się krytycznie zagrożonymi. Oczywiście najbardziej zagrożone są porosty, które są tą gospodarkę wodną mają najbardziej intensywną, a więc te wszystkie krzaczkowate. Mieliśmy w Polsce 52 gatunki brodaczek,
Chociaż tutaj do końca nie wiadomo, tak? No bo autorem większości gatunków czy notowań był profesor Bystrek, żyjący z Lublina, który był no, wyjątkowym specjalistą, jeżeli chodzi o brodaczki. W tej chwili specjalistów za dużo nie mamy, tak? Także być może te gatunki, bo te 52 nie do końca by się ustały, gdyby zrobić jakąś tutaj rewizję. Natomiast no, powiedzmy, że tyle mieliśmy, wymarło 29. Krytycznie zagrożonych to 19. Narażone na umarcie 2. Tak naprawdę w miarę częste jeszcze, ale nie występujące wszędzie, to są 2-3 gatunki brodaczek. No ja widziałem w swoim życiu może tak naturalnie góra 5. Również włoski, również odnożyce. Wszystko to krzaczkowate, duże plany. Natomiast ten wpływ człowieka na szatę porostową to nie tylko wymieranie gatunków w wyniku zanikania, przekształcania, zanieczyszczenia siedlisk, tylko również takich kulturowych, tak? Jak chociażby drzewa przydrożne, no, czy zadrzewienia przydrożne. No to nie jest środowisko naturalne, ale dla porostów bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo cenne. Natomiast dzięki człowiekowi też pewne gatunki odniosły sukces, tak? I to już wspomniałem o tym, na każdym dachu będą rosły właśnie takie żółte nitrofilne porosty. Czy to dobrze, czy niedobrze? Właściwie to nie ma istotnego znaczenia. Może to szkodzić trochę tym dachom, bo one właściwie nie stanowią konkurencji dla innych gatunków w takich układach antropogenicznych, ale tak jak powiedziałem, to jest naprawdę kilkanaście gatunków, które wszędzie, na każdym betonie się powtarzają. Oprócz tego betonu, o którym wspomniałem, tak, w jaki sposób człowiek jeszcze może się przyczynić do rozprzestrzeniania porostów, w sensie raczej negatywnym, tak? No, przemieszczenie pewnych substratów, tak, z rosnącymi na nich porostów, to według profesora Fogdanowicza, tworzenie nowych podłoży właśnie, znaczne zwiększenie częstości występowania podłoży naturalnych, na przykład drewna, tutaj można by traktować to jako wymiar pozytywny. Tworzenie pewnych nowych siedlisk, układów, no to raczej pozytywnie byśmy na to spojrzeli, tak? Takie antropogeniczne formy zieleni, zwłaszcza wysokiej. No to takie ogóły myślę. Chciałbym, żebyście Państwo spojrzeli tak szybko i starali się odpowiedzieć na pytanie tak sobie, tak, w duszy, czy one tarycznie są identyczne, czy różne. No, po chwili widać, że są różne, tak? Co ta rycina pokazuje? Ta rycina pokazuje okolice Wenecji, region Veneto. Tutaj w środku, tam z prawej jest laguna wenecka. Wydawałoby się, że dwie podobne ryciny. Natomiast co one przedstawiają? Ta z prawej pokazuje zachorowalność na raka płuc w tym regionie. Te czerwone regiony, czerwone obszary to są jakieś jednostki administracyjne, nie umiem powiedzieć w tej chwili, o wysokiej zachorowalności, tak? Tylko tyle. Te zielone dużo niższej, tak wyraźnie niższej. Co powoduje raka płuc? No, palenie na pewno, ale no, w drugiej kolejności, może w pierwszej, trudno jest mi powiedzieć, ale na pewno ważnym czynnikiem jest zanieczyszczenie powietrza. Natomiast ta rycina z prawej pokazuje zobrazowanie wskaźnika różnorodności porostów. Wygląda to podobnie, ale sytuacja jest odwrotna. Te czerwone obszary pokazują bardzo niskie wskaźniki różnorodności porostów ogólnie. Tutaj chodzi o liczbę gatunków i liczebność tych gatunków, czyli takie analizy ilościowe i jakościowe. Te zielone pokazują nam obszary o dużej różnorodności porostów. Czyli krótko mówiąc, podsumowując, jeżeli nie chcemy zachorować na raka, przenosimy się z obszarów tych czerwonych, tutaj z tej mapy na lewo, do tych obszarów zaznaczonych na zielono. Oczywiście łatwo powiedzieć. Natomiast chciałem Państwu tutaj, pokazując tę rycinę, zwrócić uwagę na to, że te porosty, tak, czy przywiązywać jakąś wagę do tych porostów, tak, no rosną sobie, niech sobie rosną, nie przeszkadzają nam, okej, okay, ale czy może jednak wysilić się i troszeczkę tak popatrzeć na to, w jakich warunkach żyjemy, spędzamy czas. Jeżeli na drzewach przydrożnych ta różnorodność jest taka optycznie wysoka, jeżeli mamy dużo czaczkowatych, listkowatych form, na pewno to świadczy o tym, że te warunki dla naszego życia, życia naszych dzieci są dużo lepsze. Jeżeli przyjdzie nam żyć, no tak chociażby, nie wiem, to nie będzie w centrum Warszawy, w warunkach, gdzie tych epifitów praktycznie nie ma, to na pewno nie są to warunki no, dobre. Z różnych powodów, tak, bo na występowanie porostów tam nie wpływają tylko zanieczyszczenia, również zmiany mikroklimatyczne i tak dalej, ale generalnie można powiedzieć, że te warunki, nie ma porostów, to warunki do życia człowieka są dużo gorsze. I przepraszam, że nie pamiętam, ale jeszcze już ostatnie slajdy. No tutaj wątek był taki, że porosty są wrażliwe, tak, bardzo na działalność człowieka. Ten slajd troszeczkę pokazuje coś innego. Był taki eksperyment, tutaj bardzo ciekawy, chciałem jeszcze o nim na koniec powiedzieć.
eksperyment wymyślony przez naukowców hiszpańskich, ale no, Hiszpanie nie dysponowali narzędziami, żeby to zrobić, także Rosjanie w tym uczestniczyli, ale cała koncepcja to była hiszpańska. Wysłano w przestrzeń kosmiczną dwa gatunki, które się pojawiły, Xantoria elegans, no, może nie do końca. Jest kartą geograficzną, się pojawił Xantoria elegans. Porosty naskalne, jeden jak ryzokarpon rosnący naturalnie na głazach, w górach zwykle. Xantoria elegans też na betonie bardzo chętnie. Brano okazję i z miejsc właśnie takich bardziej naturalnych i antropogenicznych. Wysłano to w przestrzeń kosmiczną i wystawiono na kilkanaście dni na ekspozycję warunków, jakie panują. Na jakiej wysokości to nie umiem powiedzieć, no to było w przestrzeń kosmiczna, tak? No, wydawałoby się, że warunki zabójcze, tak? No bo czy życie jest w stanie przetrwać w kosmosie? No raczej nie, tak? Skrajnie niska temperatura, bliska zeru bezwzględnemu, tam minus 270 stopni. Generalnie próżnia, tak? Czy promieniowanie różnego typu, bardzo szkodliwe dla życia. Po tych 15 dniach sprowadzono te porosty na Ziemię, to i zaczęto badać wszystkie procesy życiowe, które wcześniej zostały oczywiście też określone. I okazało się, że po krótkiej chwili, po dobie, tak, wszystkie te parametry porostów w warunkach, jakie były przed tym eksperymentem im zapewnione, powróciły czy uzyskały podobną wartość. No, zaczęto doszukiwać się być może jakieś zmiany w DNA nastąpiły, tak, jakieś mutacje zaszły. No, narzędziami, którymi dysponowano, nie udało się wykryć żadnych zmian. Nie umiem tego skomentować, bo wydawałoby się, że jest to niemożliwe, no ale tak pokazują całkiem już liczne publikacje i ta oryginalna, i rozwijano ten wątek. Jakie mogą mieć znaczenie, tak? Porosty mogły mieć i mogą mieć ewentualnie, tak? No są różne koncepcje, jeżeli chodzi o pochodzenie życia. Albo wierzymy w Stwórcę, albo no, ci, którzy nie wierzą, mają jakieś inne poglądy na ten temat. Natomiast też, jeżeli chodzi o samo życie na Ziemi, tak? No jest jedna z teorii, tak zwana teoria panspermii, która mówi, że życie na pewno dotarło na Ziemię z zewnątrz. Skąd to nie wiemy, jak to nie wiemy. Ale jeżeli porosty są w stanie przebywać w kosmosie przynajmniej kilkanaście dni, występują na skałach, czyli powiedzmy na takim substancie jak meteoryty, to jeżeli udałoby się tak, czy w takich warunkach, gdyby jakaś skała została oderwana, wysłana w kosmos, w postaci takiego meteorytu można sobie wyobrazić, że mogłyby pokonać pewną przestrzeń i zasiedlić w ten sposób nowe jakieś dziewicze lądy. A byłoby to możliwe, ponieważ te plechy porostowe to są takie miniaturowe ekosystemy, tak? Mamy i autotrofy, i mamy heterotrofy, plus do tego cała masa różnych mikroorganizmów, które no, potencjalnie mogłyby się tam oddalać, może nie, trudno powiedzieć, zawsze jest to ryzyko. A więc jeżeli już życie mogło wędrować między planetami, to raczej właśnie w takich układach jak porosty. I tu widzę, przepraszam, że do końca nie pamiętam, ale to jest ostatni slajd, także dziękuję Państwu bardzo. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo nie przeciągnąłem. Jeżeli jakieś pytania, nie mam czasu do odpowiedzi, to proszę.